Witajcie moi drodzy, ESL Draft numer 22, ja nazywam się Michał Bogacz i witam wszystkich bardzo gorąco na antenie ESL TV Polska. Dzisiaj będziemy mieli naprawdę bardzo dużo tematów, które będę omawiał oczywiście z moim bardzo drogim kolegą Łukaszem Pietrzem. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie Was, witam Ciebie. Szalony tydzień troszeczkę bym powiedział, także jeśli chodzi o e-sport, będziemy za chwileczkę o tym mówić. Dużo rzeczy nas czeka, należy o tym pamiętać, ponieważ zbliżają się wielkimi krokami bardzo ciekawe eventy, więc pamiętajcie o tym, o nich będziemy także mówić w następnych draftach, bo naprawdę jest mnóstwo, słuchajcie, ten listopad, grudzień to jest po prostu ogromna ilość eventów. Może na początek nasze tematy, ponieważ troszeczkę tych tematów dzisiaj będzie. Po pierwsze Gaming Grounds, czyli no, Hall of Games, można by to tak nazwać, tak. Które no, naprawdę bardzo dużo tam słyszałem, że się wydarzyło. Troszeczkę turniejów e-sportowych było, dlatego właśnie będziemy zwracać na to uwagę. Operation Vanguard, niestety nie mieliśmy zbyt wiele informacji jeszcze w zeszłym tygodniu. Dzisiaj postaraliśmy się, żeby troszeczkę Wam właśnie pokazać, jak to wygląda w CS-ie nową operacją. Myślę, że jest ona świetna, więc powinniście o niej, powinniście na nią zwrócić uwagę. Będziemy mieli ESL News, ale przed tym jeszcze troszeczkę o LCS Expansion Tournament Europejskim, w którym także bierze udział pewien polski zawodnik, on nam także troszeczkę powie. Więc widać, że tych newsów troszeczkę jest, prawda? Tak, troszkę newsów. Poza tym, a właściwie w tych newsach kilka niespodzianek, tak jak powiedziałeś, między innymi wypowie nam się Kreaton, czyli ten polski zawodnik, o którym mówiłeś, który cały czas ma szansę, że do tych LCS-ów się dostanie. Pamiętajmy, że to są dwa dodatkowe sloty na ten sezon i dlatego właśnie organizowany jest ten turniej, dlatego chłopaki walczą. No i miejmy nadzieję, że to będzie właśnie drużyna Polaka. Poza tym wypowiedzi no chyba z najbardziej znanego StarCraftowca, tak, czyli tak, Artura. Tak. Na temat oczywiście hotsowy też troszeczkę, ponieważ nie hotsowy, przecież ma lotwowy. Tak. Legacy głupi, of the Void. Tak, taki głupi skrót troszeczkę. Zacznijmy może od Gaming Grounds. Gaming Grounds, które miało miejsce już no nie może nie jakiś czas temu, ale skończyło się chyba w zeszły weekend, prawda? Jeśli dokładnie dobrze pamiętam. Był to potwórny turniej w ramach Hall of Games i tam był StarCraft 2, Dota, LoL oraz Hearthstone, więc tak naprawdę takie najpopularniejsze gierki, o których no, na które wszyscy grają. No zabrakło CS-a, można by tak powiedzieć. No rzeczywiście, poza CS-em to dwie najbardziej popularne moby. Być może u nas Dota nie jest tak popularna, tak, ale szczególnie na wschodzie, no i na zachodzie także. W innych częściach Europy jest to bardzo popularna moba. Oczywiście LoL na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o świat, jeśli chodzi o popularność. StarCraft także, no i Hearthstone, który zyskuje sobie coraz więcej fanów. W Polsce zwłaszcza, prawda? Tak, i coraz więcej ludzi gra na fajnym poziomie w Polsce, co nas cieszy. Lothar także będzie nas reprezentował właśnie w tą gierkę na Dreamhacku, który też gościł swojego czasu u nas, bardzo fajny gość i dobry zawodnik, mamy nadzieję, że pójdzie absolutnie mu dobrze. Absolutnie, rzućmy okiem na wyniki, ponieważ przygotowaliśmy dla Was infografikę dotyczącą tego, jak to tam wszystko wyglądało. Tak wyglądają wyniki. Oczywiście Dota, jako że nie jest zbyt dobrze reprezentowana w naszym kraju, no to takie teamy jak pikantne papryczki, ogórki kiszone. No to dobry finał, nie? Przykro mi. Tylko brakuje pewnego napoju do tego wszystkiego, tak, patrzę. StarCraft zdominowany przez Zergów, to jest Nercio, Elazer oraz Tefel. Tak, no, tak. Nercio jest klasą samą w sobie, prawda? Pomimo tak, tego, no że tak nie trenuje. Dokładnie, i Elazer, który coraz mocniej już się wkrada na te salony StarCraftowe, był na PGA, tam nie powiodło się zbyt dobrze, ale tutaj na Hall of Games już drugie miejsce, więc to jest naprawdę fajny wynik, wyprzedził no zdecydowanie bardziej doświadczonego gracza, jakim jest Tefel. Tak, Unskiller, Zozus oraz Bartek Level, przepraszam bardzo, te nazwy troszeczkę mylą, to jest Hearthstone, który tak jak powiedziałeś w naszym kraju naprawdę bardzo fajnie się rozwija. No i League of Legends to są Gunwa, Orando oraz ePlay. ePlay znamy, Gunwa także znamy. Tak, tak. Pomimo tego, że mogliby się nazwać troszeczkę inaczej, powiedzmy sobie szczerze. Jest troszeczkę także zdjęć z Hall of Games, ponieważ to nie był tylko Gaming Grounds, ale było także troszeczkę innych rzeczy. Pojawiły się głosy, jeśli możemy oczywiście te zdjęcia za chwileczkę zobaczyć, pojawiły się głosy, które mówią, że Gaming Grounds nie do końca było świetne. Ale z drugiej strony na przykład scena Doty, która zawsze wszystkich hejtuje i to tak naprawdę w bardzo złych słowach, to powiedziała, że turniej był naprawdę udany. Więc takie no, mieszane uczucia niektórzy mają, zauważyłem, jeśli chodzi o ten event. Tak, rzeczywiście. No na pewno event, który ma jakieś tam już znamiona profesjonalizmu. Pamiętajmy, że jednak jest to cały czas event organizowany przez taki
community. Community, które jest od dawna, chłopaki z Gaming Grounds, którzy od dawna siedzą, kibicują od wielu lat, od początku polskiego e-sportu starają się dopingować i w końcu też spróbowali swoich sił, jeśli chodzi o organizowanie turnieju. Pochwytali sobie jakichś tam partnerów, jakichś sponsorów i ma to już znamiona naprawdę fajnego eventu. Cały czas oczywiście no, nie możemy tego porównać do największych eventów na świecie, ale fajnie, że takie eventy także już zaczynają się dziać na takim poziomie w Polsce. Spójrz na to właśnie, ten to jedno zdjęcie może było także pograć troszeczkę starsze gierki na starszym sprzęcie, to były jakieś Amigi i tym podobne rzeczy. O, patent z PGA, prawda, który znamy, tam dużo takich oldschoolowych gier też. To nie jest nowe, pamiętajmy także, jeśli chodzi o Bestland, który był organizowany już kilka razy, to takie rzeczy także miały miejsce, więc ja tutaj myślę, że jest to fajna inicjatywa, która pozwala może także młodszym graczom zapoznać się, jak to wyglądało, jeśli chodzi o początki grania, gamingu, nie tylko w Polsce, ale także na świecie, no bo to są mimo wszystko już wiekowe maszyny, patrząc na to, jak no w psich latach powinniśmy to wszystko chyba liczyć, prawda? Troszeczkę jeszcze tych zdjęć dotyczących już samej sceny i graczy, którzy tam walczyli. No wiesz, no jakby moje pytanie brzmi, czy wyszło to dobrze, czy wyszło źle? No myślę, że należy pozostawić nie tyle organizatorom, co może raczej ludziom, którzy byli, dokładnie tak. Tak, tak. Rzeczywiście, wiesz, o tyle, o ile do jakiegoś tam detalingu, do jakichś tam rzeczy można by się doczepić, patrząc na te najfajniejsze turnieje, najfajniej wyglądające, w których naprawdę budżet jest spory i tam wszystko musi się zgadzać, to o tyle tutaj inne rzeczy były ważne. Mhm. Tutaj było ważne te community, tutaj było ważne to, że spotykają się wszyscy gracze. To nie jest blisko. Prawda? Tak, no i najważniejsze z perspektywy graczy i uważam najważniejsze w tego rodzaju turniejach bardziej amatorskich jest to, że nie było mega obsów, nie było takich mega faili, typu nie mamy internetu przez pół dnia, czy nie mamy komputerów, czy zabrakło czegoś takiego, co uniemożliwia trwanie turniejów. To jest najważniejsze w takich amatorskich czy półprofesjonalnych turniejach. I tutaj z tego, co słyszałem, nie było większych takich kłopotów. Mhm. To jest, myślę, że plaga, o której zresztą wypowiadali się także niektórzy na HLTV.org, właśnie w związku z tym, że czy admini powinni bardziej poganiać, czy admini powinni być bardziej restrykcyjni, to są pytania, na które ja myślę, że trzeba odpowiedzieć w pewnym momencie, czy przypadkiem to, że ktoś się rozgrzewa 30 minut, nie powoduje, że twój cały turniej jest opóźniony. Były rozmowy o tym także, że nie było dysków SSD, co oznaczało, że tam jakieś przepięcia komputerów, no powiedzmy, były troszeczkę wolniejsze, ale słuchaj, no to są szczegóły, ja myślę, że taki event jak najbardziej na plus, zwłaszcza, że chłopaki rozwijają nie tylko jedną scenę, ale troszeczkę tego jeszcze idzie, prawda? Tak, dokładnie. Zanim będziemy kontynuować rozmowę, jedna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć od początku, ale nic straconego. Nie, pamiętajmy. Nie mówmy tak, ty nie zapomniałeś, tylko chodzi o to, że jak ktoś, wiesz, jak ktoś teraz jest uważny i słucha, to właśnie, bo oni mieli o czymś powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Mamy dla was myszkę. Pamiętajmy o tym, że trwa konkurs, oto ona, SteelSeries Sensei Wireless. Mhm. Bardzo fajna myszka gamingowa, naprawdę z najwyższej pół i dodatkowo bez kabla, więc nic nam nie przeszkadza, nie musimy mieć bungee do grania, do trzymania tego kabla, jeśli gramy na wysokim poziomie, znany patent. Ona nie ma kabla, myślę, że warto. Fajna mycha. Na czym polega konkurs? Konkurs trwa tak naprawdę od dwóch programów. Właściwie ten jest trzeci, w którym już będziemy decydowali, kto wygra. Liczymy logotypy. Małe logotypy mogą się pojawiać w każdym rogu tak naprawdę. Tutaj, lewy, górny, prawy, dolny, nie wiem. Musicie je po prostu liczyć. No i trzeba było je liczyć także w dwóch poprzednich programach. Może ktoś wam podpowie. Tak. Te liczby się sumują i dodatkowo z dzisiejszym programem całościowa liczba z tych trzech programów logotypów wysyłana jest przez was na maila. Kto zrobi to pierwszy, przypomnijmy, z trzech programów, nie z każdego pojedynczego, tylko suma logotypów na trzy programy razem z tym po zakończeniu tego programu. Wysyłacie nam na tego maila, którego teraz widzicie. No i pierwsza osoba, która wyśle poprawną liczbę, wygrywa. Można strzelić. No jeśli ktoś nie był, no może spróbować szczęścia. Tak. Jest mała szansa, ale zawsze jakaś jest. Może na przykład 50, prawda? 50. Tak, o kurczę, jak? O, nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą. Pójdźmy za to drogą telefonu, który wykonałem do chłopaków z Gaming Grounds. Oni mieli kilka słów do powiedzenia, moi drodzy, więc zobaczmy, jak oceniają także swój event, jakie mają plany na przyszłość, a my za chwileczkę będziemy z powrotem. Michał Dobrzycki z Gaming Grounds. Jak poszło Gaming Grounds w twojej opinii? Cześć. No, powiem tak. Jesteśmy zadowoleni. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić.
Mam wrażenie, że ludzie bardzo dobrze odebrali LAN i samą organizację graczy. No nie wszystko poszło też kolorowo, wiadomo, mieliśmy swoje rzeczy, które musimy poprawić, ale mam wrażenie, że jesteśmy na takim etapie, kiedy chcemy robić to jeszcze raz i chcemy to robić lepiej, więc będziemy się starać. To był wasz pierwszy event? Pierwszy event jako Gaming Ground, zgadza się. Pierwszy event, gdzie mieliśmy takie szerokie spektrum działania, bo tam też weszły kamery, obsługa sceny, realizacja na żywo, live stream i tak dalej. Wcześniej działaliśmy trochę, wiadomo, przy Fun for Fun z Pawłem i z Filipem, no ale to był taki pierwszy moment, kiedy stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko w trójkę od A do Z. I to jest od razu tak na głęboką wodę, bo jeśli ja pamiętam, wyście robili troszeczkę lig internetowych i to był StarCraft, jeśli pamiętam dobrze, to był jeszcze, przypomnij mi, chyba League of Legends, prawda? Tak, było. Robiliśmy turnieje dla brązów, robiliśmy dla goldów turnieje osobne i to było takie wszystko na małą skalę, tak? Ale trafiliśmy na fajny grunt, bo po tym jak przyszliśmy do hali stulecia, bodajże w marcu tego roku, dowiedzieliśmy się o tym, że chcą robić Hall of Games, to stwierdziliśmy, no to jest dobry moment, żeby spróbować swoich sił. I mam wrażenie, że większość jest zadowolona. No właśnie, to jest z tą większością, która była zadowolona. Ja zauważyłem, że były rzeczywiście głosy o nie do końca ogarniętą organizację, ale z drugiej strony bardzo dużo słów pochwały, zresztą sam mówiłeś, że na przykład scena Doty bardzo ładnie chwaliła, prawda? Tak, to jest chyba pierwszy LAN, gdzie scena Doty na forum pisze: dobra robota chłopaki, fajna organizacja, pozdrawiamy Polaka. Wcześniej te głosy były takie dosyć ostre, jak to na scenę Doty przystało. Lubią czasami powiedzieć tak dobitnie, co myślą i nie patyczkują się. No w tej chwili tak czytam to forum i mam wrażenie, że chcemy robić kolejne eventy Doty, bo naprawdę bardzo pozytywny odbiór. Jak to będzie wyglądało właśnie? Więcej dużych eventów, jakieś ligi internetowe, offline'owe, inne gry może? Na pewno mamy ten taki roczny klub, punkt programu, jakim będzie Hall of Games i tutaj myślę, że będziemy robić duży event za każdym razem. Mamy nadzieję, że będzie coraz większy. Oprócz tego działamy sobie tak spokojnie na zasadzie mniejszych turniejów, spotkań lig internetowych, barcraftów, spotkań. Ostatnio byliśmy na Fireside Gatheringu w Krakowie w Heksie. Także tak kręcimy się po Polsce, próbujemy animować ten e-sport. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okej, tak więc bardzo ładna wypowiedź. Ja myślę, że chłopaki są zadowoleni z siebie. Ja myślę, że to jest bardzo fajne też z punktu widzenia osób, które czują, że mogłyby zrobić jeszcze coś więcej, prawda? Zawsze jest tak, że jak zrobisz event i dużo hejtu na ciebie spada, to jest takie, po co ja to robię? Tak. No jest to podcinające skrzydła, ale tak jak powiedział właśnie Michał, że fajnie to wyszło, bez większego hejtu, bez większych problemów. Są zawsze rzeczy, do których można się doczepić, ale to są rzeczy, nad którymi po prostu się pracuje i jest coraz lepiej. Tak, jak najbardziej. Moi drodzy, my przejdziemy do następnego tematu, jakim jest Counter-Strike, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, że trwają na fantastyczne turnieje Counter-Strike'a, jest ich naprawdę bardzo dużo i HLTV złapało Neo, który ostatnio naprawdę świetnie walczył z AK-47. Wy zobaczcie, co był w stanie zrobić, a my za chwileczkę jesteśmy z powrotem po tej serii niesamowitych akcji właśnie w wykonaniu polskiego zawodnika Counter-Strike Global Offensive. Świetne akcje, można by powiedzieć. No, tego jest oczywiście o wiele więcej, więc pamiętajcie, żeby sprawdzać różnego rodzaju YouTube'y, także cybersport.pl, na którym pojawiła się nowa akcja, tym razem z Paszą oraz AWP. Więc możecie wejść w tym momencie na cybersport.pl, tam jednym z najnowszych newsów jest właśnie akcja Paszy. Ja myślę, że na pewno warto zwrócić uwagę. Ale wracając do naszego tematu, czy może raczej troszeczkę przesuwając się, Operation Vanguard to nowa operacja, która pojawiła się w Counter-Strike Global Offensive, która oferuje naprawdę bardzo dużo dla zawodników właśnie CS-a. Myślę, że świetne
świetna inicjatywa. Troszeczkę to jest porozbijane tak a la DLC, o czym także będziemy za chwileczkę mówić, ale myślę, że no, takie operacje są jak najbardziej świetne właśnie także z punktu widzenia tego, że mamy nowe misje, ale może o tym za chwileczkę. Co w ogóle sądzisz o tym Operation, o tych wszystkich operacjach? Ja myślę, że to jest dobra inicjatywa, żeby, wiesz, zwiększyć ruch ludzi, żeby grali więcej, prawda? Tak, tak. To jest świetna rzecz, że dodawane są jakieś tam dodatkowe takie misje, dzięki którym gracze mogą zyskać jakieś dodatkowe skiny, jakieś są nowe mapy wprowadzane, jakieś nowe stickery i wszystko, co tak naprawdę napędza, bo wiadomo, że też nie chodzi o same strzelanie headów i same, wiesz, jakieś deathmatche i multiplayer, ale także coś, co pozwala trochę od tego do odetchnąć, a cały czas, wiesz, w duchu CS-a i myślę, że fajna inicjatywa. Absolutnie. Rzućmy okiem na to, jak to wygląda, ponieważ my przygotowaliśmy dla was troszeczkę screenów na temat no, w ogóle różnych rzeczy. Tak wygląda splash screen ogólnie. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób chłopaki naprawdę, wiesz, pokazują, że wiesz, że to można fajnie ubrać, prawda? Że to nie jest tylko gra, ale tak, że jesteśmy terrorystami albo kontrterrorystami i pokazujemy. Co jest ważne, mamy, o właśnie, to jest to, co według mnie no, dużo osób uwielbia, jeśli chodzi o CS-a i to jest coś, co napędza o wiele bardzo dużo osób. Jak mi się na przykład prawy dolny róg zupełnie nie podoba, to prawy górny to jest poezja, jeśli chodzi o skiny. Nie wiem, nie lubię takich, wiesz, takich krzykliwych skinów, ale to, co tutaj widzimy, to jest naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie w mojej opinii. To były pistolety, tutaj mamy troszeczkę bardziej automatycznych broni, troszeczkę pompek. Mm-hmm. Także Best of Both Worlds, a Bit of Both Worlds po lewej stronie, jak widać, krzykliwo, po prawej troszeczkę bardziej stonowane. Przejdziemy jeszcze oczywiście do karabinów, no i no właśnie, tutaj tu już jest też różnie, ale na pewno właśnie tak jak powiedziałem, każdy znajdzie coś dla siebie i to jest według mnie bardzo dobre, jeśli chodzi o skiny. Dokładnie, są ludzie, którzy wolą jakieś, tak jak powiedziałeś, krzykliwe, bardziej kolorowe skiny. No one też są fajne, bo zwracasz na siebie uwagę gdzieś tam, wiadomo, że to nie do końca ma imitować jakieś realne militaria zawsze. Te skiny są po to, żeby się bawić i tak samo bawią się nimi twórcy, narzucając kolory, więc myślę, że fajnie. Mi odpowiadają zarówno takie i takie, ale faktycznie no takie fiolety i ten to już chyba nie moja bajka. Neonówki, tak, tak. Oprócz skinów do broni mamy także troszeczkę map i to jest bardzo ważne, ponieważ takie operacje nie tylko wspierają graczy, nie tylko mobilizują graczy do grania, ale także wspierają chłopaków, którzy tworzą nowe skiny, nowe mapy, stickery, tym podobne workout rzeczy. Dokładnie tak. Ja wybrałem cztery mapy, które chciałbym tutaj pokazać. Z zakładnikami, tak? CS. Dokładnie tak, ale jest bardzo, bardzo ważna sprawa, którą chciałbym tutaj, żeby wszyscy zobaczyli. To jest to, że nie mamy tego takiego typowego, wiesz, The Dust albo Nuke. To są fajne nowe rzeczy. Tutaj na przykład ta mapa Workout ma miejsce w jakiejś takiej, wiesz, siłowni takiej bardzo dużej, coś takiego. Więc sama nazwa wskazuje. Tak. Co ciekawe, tam kontrterroryści grają jako brytyjski SAS i w tle widać jakieś takie, wiesz, widoki, które jakby sugerują, że wszystko ma miejsce w Londynie. Aha. Więc bardzo fajna inicjatywa, mi się to podoba. Uwalniamy kulturystów, tak? Siłowni. Tak, dokładnie. Bicepsy. Następne mapki też myślę, że bardzo fajnie wyglądają. Tutaj zobacz. Myślę, że w ogóle, wiesz, czego mi brakuje w CS-ie, to może map na przykład nocnych, w których mamy troszkę ograniczoną widoczność. Co byś o tym powiedział? Bo ja myślę, że to by było bardzo fajne wyzwanie. To troszeczkę takie może odejście od standardów, w którym, wiesz, wszystko jest bardzo ładnie oświetlone. No tutaj mamy, powiedzmy, noc, prawda? Ale też jest to dosyć jasne wszystko. Back Alley to się nazywa. Troszeczkę bardziej brudny CS. To jest, myślę, że też coś, co ludzie chcieliby zobaczyć. Oraz ostatnia mapka, jeśli dobrze pamiętam, Season. No to już bardziej tak na czysto. No i jest z paką, tak? Czyli bardziej dla terrorystów. Wcześniej były te CS z oznaczeniem, czyli właśnie z zakładnikami. No fajnie. Na pewno jest to coś nowego, coś świeżego, coś, co gdzieś tam z tej typowo multiplayerowej gierki stwarza nam też jakąś taką możliwość, może nie kampanii, ale sprawia takie pozory ten dodatek, więc naprawdę fajnie. Co mamy jeszcze dalej, to powraca nam nasza książeczka progresu, można by tak powiedzieć, o właśnie, Vanguard. Tutaj mamy misje, które możemy wypełniać grając po prostu w CS-a. Mamy kilka, jak widzicie, kilka tych ścieżek. Drzewek, tak.
wszystkich. Tak jest. Co ciekawe, nie musisz przejść całej jednej ścieżki, żeby odblokować następne. Tam są pewne mechanizmy, które powodują, że możesz dosyć szybko przeskoczyć do następnych. I po prostu cały czas to są te dwie, które są standardowo. Tu mamy bardziej... No, zresztą zaraz zobaczycie, bo to wszystko jest dosyć tematyczne, prawda? Dwa kolejne, które mają miejsce, to są akurat takie DLC. Za każdą należy zapłacić $3, więc to nie jest tak, że masz je od razu, tylko musisz się dodatkowo jeszcze dokupić. Czy skok na kasę? No, $3 to też nie jest mega dużo, tak. Raz. A dwa... Nikt ci nie każe, prawda? Chcesz, tak. Kupujesz, przechodzisz te darmowe, a potem się decydujesz, czy chcesz grać dalej, czy ci się podoba, czy nie. Dokładnie. Jeszcze bardzo ważne to, że za zwycięstwa w tych misjach, za wypełnianie tych misji dostajemy fanty, różnego rodzaju jakieś tam skiny dodatkowe, takie rzeczy. Upgrade'ujemy swój medal do operacji, więc myślę, że tutaj na pewno jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które spowodują, że gracze będą chcieli w to grać. Mhm. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Te misje są dosyć zróżnicowane, co według mnie powoduje, że tak naprawdę gracze uczą się grać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czyli próbują różnych broni, próbują różnego rodzaju podejść, stylów rozgrywki, a to powoduje, że stają się lepszymi graczami. No na pewno tak, na pewno to jest poświęcony czas, na pewno to są kolejne wyzwania. Być może nie do końca wygląda to jak taki prawdziwy CS, czyli nie patrzysz tylko, żeby strzelić gdzieś tą banię, tylko właśnie wypełniasz jakieś zadania i to w tym wszystkim też jest fajne, że możesz zagrać w takiego CS-owego single playera jakby. Też nie do końca, ponieważ CS nigdy chyba nie będzie single player, chyba że gramy na boty, prawda, tak. Ale to też nie o to chodzi. Czy plusujemy? Ja myślę, że jak najbardziej tak. Jest troszeczkę skinów bardzo fajnych, są nowe możliwości, znaczy nowe, inne troszeczkę możliwości rozgrywki, skupienie się także na innych rzeczach, nowe mapy, które według mnie są fantastyczną rzeczą. Ja zawsze uwielbiałem takie mapmakerskie community, prawda, czy to w Quake'u, czy w Unreal Tournament, czy w jakiejkolwiek innej grze, zawsze uwielbialiśmy, myślę, że ty też, ludzi, którzy tworzyli nowe mapy, którzy tworzyli nowe mody i tutaj to mamy i myślę, że to, że Valve to wspiera, także powoduje, nie tylko w CS-ie, pamiętajmy, także w Docie, powoduje, że wszyscy siedzą i myślą sobie, jeśli ja będę to robił, to może też będę wspierany, może też, nie wiem, nawet zarobię coś w związku z tym, może moja mapa pojawi się w następnej operacji i to jest coś, co naprawdę świetnie cię motywuje do działania. Jasne, że tak. Na pewno fajny pomysł i zdecydowanie możemy przykleić okejkę. Dokładnie tak. Moi drodzy, nasz następny temat to coś ważnego właśnie. Mówiliśmy o jednym z zawodników, który za chwileczkę także nam się wypowie. LCS European Expansion, czyli turniej, który ma na celu troszeczkę rozszerzenie LCS-a. LCS-a, który jest największym turniejem League of Legends na świecie. Dla tych, którzy może nie interesują się tematem, jest to taki odpowiednik World Championship Series w StarCraftie lub innych właśnie tego typu turniejów. Tak więc na pewno ogromny prestiż, jeśli chodzi o granie w tym turnieju. I Millennium, w którym gra Kreaton, także bierze udział w takiej drabince, w której to musi wywalczyć naprawdę bardzo dużo, żeby się do LCS-ów dostać. W poprzednim sezonie byli, niestety nie za bardzo im się udało, no i teraz muszą walczyć. Sam Kreaton wydaje się dosyć pewny. Tak. No Kuba już mówił nam, jak to wygląda. Zresztą tutaj widzimy bracket. Millennium na samej górze. Tak, Millennium na samej górze, więc cały czas jest ta szansa. Te sloty, tak jak mówiliśmy, zostały powiększone, sloty związane z LCS-em europejskim, więc chłopaki walczą o te dwa ostatnie. Jak widzimy, na końcu są dwa miejsca, więc mamy nadzieję, że to drużyna polskiego zawodnika, właśnie Kuby, który jest bardzo, bardzo miłym gościem i doskonałym apekery, jednym z najlepszych w Europie. Myślę, że fajnie by było i mocno mu trzeba tutaj dopingować. Jak najbardziej, wiesz. Rzućmy okiem może na roster właśnie, bo to jest bardzo ważne. Kevin Kreaton oraz Jairi, jeśli dobrze czytam, to jest trzech zawodników, którzy pozostali. Horo oraz Ryu to są nowe nabytki teamu Millennium. No, o tym trzeba chyba powiedzieć dwa słowa więcej, prawda? Bardzo ważne jest to, że zawodnicy są Koreańczykami, więc tutaj mamy pewne czy problemy. No nie chciałbym, żeby to zabrzmiało może jakoś tak nieprzyjemnie w stronę jakichś innych nacji albo ras. Chodzi o to po prostu, że no, każdy ma jakiś inny akcent, chłopaki mogą mieć małe problemy z dogadaniem. Kreaton o tym zresztą sam będzie za chwileczkę mówił. To sprawia problemy. Po pierwsze komunikacja w grze, w której komunikacja jest niezwykle ważna, tak jak League of Legends, Dota, Counter-Strike i inne. To jest ekstremalnie ważne. Druga sprawa to zgranie. Ci zawodnicy no, nie grają od lat ze sobą. Spójrzmy na to, spójrzmy prawdzie w oczy, co oznacza, że może pewne elementy nie są jeszcze do końca ugrane, może pewne elementy jeszcze do końca nie są, wiesz, w 100% tą maszyną, która idzie do przodu, która działa na najwyższych obrotach.
zobaczymy. To jest ciężki moment w tym momencie dla Millennium, które będzie borykało się właśnie z tymi problemami, plus jeszcze z ogromną presją właśnie dostania się z powrotem do LCS-ów. Tak, tak, tak. No ale na pewno to jest koreańska krew. Wiemy, że Koreańczycy są najlepsi, jeśli chodzi o absolutnie. E-sport. I to nie tylko jest StarCraft, to także jest League of Legends, to także są inne gry, więc na pewno myślę, że jest to wzmocnienie i myślę, że jak chłopaki się zgrają i już tak razem obstukają z tym swoim stylem gry, to będzie bardzo dobrze i mamy nadzieję, że to nastąpi już teraz. Jeśli chodzi o datę, to jeśli dobrze kojarzę, to datowo to jest chyba 6-7. 22-23, czyli w ten weekend rozpoczynają się pierwsze rozgrywki. A, pierwsze rozgrywki, dokładnie. A finał chyba jest połączony z... No troszeczkę właśnie. To potrwa, prawda? Dokładnie. Bo to jest rozbite w czasie dosyć mocno, więc pamiętajcie, my będziemy oczywiście też to transmitować, więc nie obawiajcie się, nic wam nie umknie. No i wiesz, jeszcze jedna taka sprawa to, że powiedzmy sobie szczerze, Kraton jako AD Carry Millennium, AD Carry ma kierować grę, prawda? Ma ponieść ten cały team płonącą żagwę do zwycięstwa, prawda, jeśli możemy tak patetycznie troszeczkę. Ale wiesz, na nim ciąży też duża odpowiedzialność właśnie wygrywania gier. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie jedna osoba wygrywa gry, to cała drużyna wygrywa gry, ale na samym końcu, kiedy jest ta 50 minuta, to AD Carry musi być wyfarmiony, musi właśnie zabijać. I Kraton jako ta postać, myślę, że tutaj stresik może być dosyć duży. Może być, na pewno oczekiwania są duże, no ale on jest po prostu dobry i myślę, że jest pewny swoich umiejętności. Sam powiedział, że no nie wie, co będzie, czy wygrają, czy przegrają, nie wie, co będzie później, także, no ale może nie cytujmy go, tylko po prostu posłuchajmy, co na ten temat miał do powiedzenia Jakub, czyli Kraton. Tak jest, moi drodzy, za chwileczkę my wracamy, a my, tak jak zresztą tutaj Łukasz powiedział, zadzwoniliśmy na chwileczkę do Kratona podczas jego treningu, więc będziecie widzieli, że nawet nie wstał od komputera, żeby... Gaming House. Tak, dokładnie w Gaming House. A my za chwileczkę jesteśmy z powrotem. Zobaczcie, co miał do powiedzenia Kraton. Nowy sezon Ligi Legend, troszeczkę powiększony LCS. Czy według ciebie to jest dobra decyzja? Według mnie to jest dobra decyzja, ponieważ do LCS-a było bardzo trudno się dostać i dwie nowe drużyny dostaną po prostu szansę, aby się wykazać na tej dużej scenie, tak? Ponieważ nie ma co się oszukiwać, tutaj w Europie, u nas w LoLu, jak się nie jest w LCS-ie, to się nie znaczy tak dużo, bo bycie w LCS-ie to tak naprawdę wszystko. Millennium będzie walczyło o wejście w Expansion Tournament. Opowiedz troszeczkę może o sytuacji w zespole w związku z tym. Trzy tygodnie temu wszyscy zgromadziliśmy się w Gaming House i od razu, znaczy nie od razu, bo mieliśmy tam jakieś małe problemy z kontem, ale już tak od dwóch tygodni gramy codziennie scrimy i naszym głównym problemem na ten moment powiedziałbym, że jest komunikacja, bo mamy dwóch koreańskich graczy w tym momencie i ciężko jest się z nimi czasami podczas gry dogadać i też ciężko zrozumieć ich akcent angielski. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy jeszcze trochę czasu, chyba dwa tygodnie do naszej pierwszej gry, więc jestem dobrej myśli. Uważasz, że to będą właśnie proste gry, jak Easy Life, Easy Wins, czy troszeczkę może się obawiacie tych gier jako drużyna? Czas pokaże, ale myślę, że każdy będzie grał o swoje życie tak naprawdę, więc trzeba się spiąć i pokazać, co się potrafi, bo tak naprawdę LCS dla graczy to jest marzenie, więc każdy będzie walczył całym sercem i całymi swoimi umiejętnościami, tak? Ja rozumiem, że w takim razie przyszłość dalej wiąże się z Millennium. Nawet powiedzmy, że coś wam się może nie powiedzie, czy coś takiego właśnie w tych LCS-ach. Dalej tutaj jesteś z Millennium? Jeśli nam się nie powiedzie, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, ale... No ale Millennium to bardzo dobra organizacja, więc na razie trzymam się z nimi. Dziękuję bardzo. Dzięki. Szybko, krótko i na temat. Ja myślę, że Kraton widać tutaj, że jest właśnie tak jak mówi, to jest ta gra o życie, jeśli chodzi o LCS. Wielki prestiż, jeśli chodzi o ten turniej, więc na pewno dadzą chłopaki z siebie wszystko. Tak, no ciężko połknąć taką może nie porażkę, ale coś takiego, że wiesz, grałem w LCS, a grałem w najlepszej lidze na świecie. Oczywiście to jest europejski... europejski serwer, no ale nadal to jest najbardziej prestiżowa liga i nagle, wiesz, z niej wypadam i co ja mam zrobić, wiesz, tak, wyjeżdżam, tak. Mieszkam tam specjalnie
w Kolonii, mieszkam tam specjalnie w Niemczech, żeby grać, żeby cały czas trenować. Całe życie kręci się wokół LCS, a nagle ktoś cię tego pozbawia, no i wiesz. Dlatego na pewno można powiedzieć, że grają w cudzysłowie o życie. Mhm. No tak jak sam powiedział Kraton, że nie wie co później, że ciężko mu powiedzieć, czy zostanie w Millennium, czy będzie dalej grał. No bo o to by był spokojny, ale na pewno chcą wygrać. Tak jest. Moi drodzy, wszyscy życzymy bardzo dobrze Kreatonowi. My tymczasem przejdziemy do Majko oraz ESL News. Potem będziemy mieli jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia, więc za chwileczkę wracamy. Moi drodzy, Majko, oddaję Ci głos przez czas i przestrzeń, a my za chwileczkę jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Witajcie z tej strony Majka, to 21. odsłona ESL News. Co działo się przez ostatnie 2 tygodnie, a co już wkrótce? Zapraszam do oglądania. Już 29 i 30 listopada w centrum handlowym M1 odbędą się finały 9 sezonu ESL Pro Series, podczas których zagrają po 4 drużyny Counter-Strike Global Offensive i League of Legends. Będą to najlepsze zespoły z internetowego etapu rozgrywek. W Zabrzu powalczą nie tylko o mistrzowskie tytuły, ale także o nagrody. W puli znalazło się 30 tysięcy złotych w gotówce oraz 9500 złotych w postaci kart podarunkowych do wykorzystania w M1. Pojedynki najlepszych w Polsce drużyn będziecie mogli obejrzeć zarówno w M1 Zabrze, jak i w internecie. Wszystkie mecze będą transmitowane w ESL TV Polska. Nie zabraknie też innych atrakcji dla kibiców. Na miejscu będziecie mogli wziąć udział w licznych konkursach i turniejach z nagrodami, wśród których będą bony podarunkowe do wykorzystania w centrach handlowych M1, sprzęt gamingowy od Steel Series, a także gadżety ESL Polska. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia M1, które mieści się przy ulicy Szkubacza 1 w Zabrzu. Będą emocje, atrakcje, a przede wszystkim fani sportów elektronicznych z różnych zakątków kraju. Do zobaczenia! Kolejny cios zwycięstwo wielkiego finału Pucharu Polski League of Legends, który zorganizowany został przez firmę Riot Games. Spotkanie to odbyło się w stolicy województwa wielkopolskiego, Poznaniu. Do wyłonienia najlepszej drużyny w naszym kraju potrzebne były 3 starcia na Summoners Rift. 2 z nich wygrane zostały przez ekipę Kolejny Cios. Nie były to jednak bezproblemowe zwycięstwa. Zakończyło się głosowanie społeczności na drużyny, które zagrają podczas przystanku 9 sezonu Intel Extreme Masters w Kolonii. Za pośrednictwem tej ankiety wybrano 3 zespoły, 2 z Ameryki Północnej oraz 1 ze Starego Kontynentu. Dzięki dużej liczbie zebranych głosów w grudniu do Kolonii przyjadą reprezentanci Gambit Gaming, Counter Logic Gaming oraz Team Kers. NC Gaming okazał się najlepszą drużyną w polskich kwalifikacjach do ESL Pro League, uzyskując tym samym slota w nowej inicjatywie Electronic Sports League. W wielkim finale ograło Black Ravens, nie dając większych szans swoim rywalom. Podopieczni Łukasza Prawusa-Ganczewskiego potwierdzili swoją siłę, wygrywając już kolejne zmagania na rodzimej scenie Counter-Strike Global Offensive. Jedna z najbardziej znanych w Polsce drużyn Counter-Strike Global Offensive, występująca w barwach No Mercy, prawdopodobnie niebawem przestanie istnieć. Pojawiły się informacje mówiące o tym, że gracze chcą zakończyć wspólną grę. Ma to nastąpić po zakończeniu 9 sezonu ESL Pro Series. Poznaliśmy grupy turnieju Counter-Strike Global Offensive, który pod koniec listopada odbędzie się podczas DreamHack Winter 2014. Pula nagród wynosi aż $250 000, a dla naszych rodaków jest ono tyle ważne, że po raz pierwszy w tak prestiżowych zawodach zobaczymy 2 ekipy z naszego kraju, Virtus Pro oraz ESC Gaming. Oto grupy. Grupa A: Fnatic, Cloud9, Bravado Gaming, Hellraisers. Grupa B: Titan, Team Dignitas, Penta Sports, iBuyPower. Grupa C: LDLC, Ninjas in Pyjamas, ESC Gaming, Planet Key Dynamics. Grupa D: Virtus Pro, Natus Vincere, MyXMG, Epsilon. Tak oto kończy się sezon WCS 2014. Live zdobył tytuł Mistrza Świata, pokonując w finale doświadczonego MMA. Reprezentant StarTail zdobył tym samym $100 000 i prestiżowe trofeum. 17-latek, który w rankingu ogólnym w WCS zajął 14 miejsce, zaskoczył wszystkich widzów swoją fenomenalną formą. Sam turniej mimo problemów technicznych pobił rekordy oglądalności. Ależ to był finał. Parting wygrywa 10. edycję Home Story Cup i zgarnia $10 000. W ostatnim pojedynku pokonał legendarnego Flasha, który w poprzednich meczach turnieju sprawiał wrażenie nietykalnego. Finał z pewnością przejdzie do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących. Koreański Protoss popisał się niesamowitą kontrolą wojska nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Dzięki za uwagę. Następny odcinek już za 2 tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia!
Majko zawsze daje radę, wielkie pozdrowionka za ESL News. 21 odcinek, więc widać, że ogrom pracy włożonej już przez bardzo, bardzo długie miesiące. Oko. Myśmy mieli odcinek temu, oko, a teraz Majko. Dokładnie tak, troszeczkę było StarCraftowo, ale myślę, że warto o takich rzeczach także mówić, pomimo tego, że The Game, oh snap. Okej, bardzo fajne informacje, jeśli chodzi o StarCraft, jeśli chodzi o inne gry. Niestety bardzo nieciekawe informacje, jeśli chodzi o Counter-Strike Global Offensive, które miały miejsce tego tygodnia. Pierwsze to SMN, członek, może raczej były członek teamu Alternate, który został wyrzucony z teamu Alternate oraz zbanowany na SEA na okres roku za cheatowanie. Tak. No, zdarza się, cóż, każdy orze jak może, jak to mówią, nie ma skilla, no to trzeba sięgnąć po cheaty. No i... Tak. Nie no, śmiejemy się trochę, ale no wiadomo, że zawsze jest taka czarna owca w takim stadzie dobrych owieczek. Co ciekawe, czarna owca sama stwierdziła, że czarnych owieczek jest troszeczkę więcej. Menedżerowie... No to już jest takie niefajne, co? Bardzo. Pociągamy innych, jak już sami wpadliśmy w szambo. No. Menedżerowie Team Alternate powiedzieli, że ta sytuacja stoi w jawnej sprzeczności ze wszystkim, co Team Alternate chce sobą reprezentować. No i wtedy usunęli SMN-a z rosteru. No, co tu dużo powiedzieć, no na pewno jest to bardzo nieciekawe. Sam MSN się właśnie niepochlebnie wypowiadał o najlepszych graczach Counter-Strike, mówiąc, że dużo z nich także cheatuje i nie jest on odosobnioną postacią, jeśli chodzi o ten czarny rynek Counter-Strike, jeśli mogę to tak nazwać. Wiadomo, że jeśli w momencie, w którym naprawdę mamy bardzo duże pieniądze w esporcie, no to takie osoby się znajdą i dlatego właśnie też na HLTV po raz kolejny pojawił się, znaczy po raz kolejny wspominam o artykule, który się tam pojawił, który mówi, że trzeba zwracać na to uwagę, trzeba gonić adminów, żeby sprawdzali, trzeba mieć tych wszystkich ludzi pod kontrolą. Czy można, to jest oczywiście inna sprawa, no ale takie są realia jak na razie. Takie są fakty. Dokładnie. No cóż, bywa. Bywa, dokładnie tak. To nie koniec jednak bardzo nieciekawych informacji, jeśli chodzi o Counter-Strike, ponieważ Copenhagen Wolves ma bardzo nieciekawą sytuację. Tak jak mówi tutaj Glaif, no... Zostali zrobieni w wała, jeśli mogę to tak po prostu powiedzieć bardzo brzydko. Kolokwialnie. Na 18 tysięcy dolarów jak na razie Jonathan Daniel, czyli Mini, ich menedżer, zniknął bez śladu z pieniędzmi. W momencie dowiedzieli się o tym, jak mieli lecieć na ESWC, dzwonili do menedżera, niestety nie odbierał telefonu, blokował ich. Dopiero kiedy Glaif zadzwonił z komórki swojej dziewczyny, odebrał menedżer słuchawkę, ale udawał, że telefon jest zepsuty i że go nie słyszy, i w końcu odłożył tą słuchawkę. Po interwencji szefów Copenhagen Wolves, czyli w tą środę, czyli wczoraj, chłopaki otrzymali troszeczkę pieniędzy zwróconych na swoje konta bankowe, ale tam podobno każdemu jeszcze brakuje około 3600 dolarów, co łącznie wynosi około 18 tysięcy. To są pieniądze między innymi ze sprzedaży stickerów Copenhagen Wolves w grze, ponieważ wiadomo, za to są dosyć konkretne pieniądze, więc widać, no bardzo nieciekawa sytuacja, zobaczymy jak to się rozwinie. News pojawił się chyba, jeśli dobrze to ogarniam, dzisiaj. Wypłynęło to wszystko, tak więc no bardzo nieciekawa sytuacja, muszę przyznać. Mieliśmy coś takiego także w StarCraft 2 z Hianem, nie wiem czy pamiętasz. Tak. Tak więc to nie jest pierwszyzna, no niestety bardzo duże pieniądze powodują, że z ludzi wychodzi szatan. Tak, prawdziwa natura. No nie za fajne zachowanie, które mi to przypomina analogiczną, ale też w polskim CS-ie też coś takiego było. Nie będę było. Tutaj wymieniał nicknameów, nazwisk i tak dalej. No ale to jest niefajne w momencie, w którym wiesz, jest to e-sport, wiadomo, na tym najwyższym poziomie pojawia się duża kasa i ktoś zamiast, wiesz, wygrywać tą kasę w turniejach czy ciężką pracą, no próbuje zrobić coś naokoło. To jest niefajne, tak. I to psuje jakby cały wizerunek e-sportu. Zwłaszcza, że menedżer jest osobą, która cieszy się zaufaniem graczy, to po pierwsze, po drugie także organizatorów, ponieważ jestem łącznikiem pomiędzy drużyną a właśnie organizatorami, czy fanami, czy kimkolwiek tak naprawdę, który chciałby się z taką drużyną skontaktować, więc na pewno jest to osoba, można by tak być, e-sportowo-publicznego zachowania i w momencie, w którym mamy takie sytuacje, to zaufanie ogólnie spada, jeśli chodzi o także innych menedżerów i nagle okazuje się, że może niektórzy nie chcą za bardzo jakoś tam się komunikować, prawda, w kwestii jakichś turniejów, jakiegoś sponsoringu i tych innych rzeczy. Także jest to, myślę, że dosyć duża plama na honorze e-sportu w kwestii komunikacji z jakimikolwiek sponsorami
w tym momencie, ponieważ zauważą, o tutaj takie wały są odstawiane i nagle, nie, sorry chłopaki, no nie chcemy za bardzo brać w tym udziału. Mhm. Oczywiście osoby, czy może raczej firmy, które są już ustabilizowanymi sponsorami e-sportu, tak jak chociażby Intel, no zapewne wyciągną z tego odpowiednie informacje, a nie tylko spojrzą, że coś się stało źle, to oznacza, że e-sport jest zły. Chodzi mi raczej o osoby, które no może pierwszy raz spojrzą, może nie od niedawna interesują się e-sportem i pomyślą sobie, wow, no takie wały mają tutaj miejsce, no to chyba nie jest zbyt dobre poletko, prawda? Ale też wiadomo, że inteligentna osoba porówna sobie to do chociażby sportu. Czy wiadomo, że no przekręty w normalnym sporcie są o niebo wyższe, więc no to jest tak naprawdę bardzo analogiczna sytuacja, więc myślę, że nie należy tak mówić, że e-sport B, a wszędzie jest kolorowo. Tak jest, przynajmniej nie wciągamy anabolików, prawda? Tak, no. Ja się chyba wstrzykuję, nie? A ja nie wiem. Ja korzystałem jakoś, jak widać. Widać. To był taki autopocisk, moi drodzy, ale za to mamy całkiem ciekawe informacje z poletka Doty 2, ponieważ tam pojawił się całkiem interesujący komiks, w ogóle, który ma związek z update'ami w grze. Ten komiks w ogóle jest świetnie narysowany, za chwileczkę będziemy mogli go zobaczyć na naszych ekranach. Jest troszeczkę tego wszystkiego. Sam komiks ma w sobie, znaczy może inaczej, bohaterami komiksu jest Phantom Assassin, czyli motretka, jak to się mówi, która całkiem fajnie tu jest narysowana, możemy przelecieć oczywiście przez to wszystko, oraz nowa postać, którą tutaj widzimy, Oracle, która jest zresztą postacią z Doty 1, wszyscy wiedzieliśmy, że ona w pewnym momencie zostanie zaimplementowana, wygląda to według mnie naprawdę bardzo fajnie, profesjonalnie zrobione, jest to pewnego rodzaju fabuła, która także ma tam związek z pewnymi elementami, które się pokazują w grze, o których za chwileczkę będziemy mówić. Myślę, że świetna inicjatywa, żeby zainteresować ludzi do update'u i także ogólnie rzecz biorąc do gry. No zobacz, naprawdę bardzo ładnie narysowane. Tak, to fajnie, to są takie ruchy, które mają gdzieś pobudzić community, wzbudzić ciekawość wobec czegoś nowego, co się dzieje, w tym przypadku nowej postaci. Na pewno są to fajne, przemyślane ruchy, żeby gdzieś zanimować ludzi do tego, żeby się tym interesowali. Tak jest. Tutaj już mamy informacje na temat update'u. Forces Contract, tak to się nazywa, oraz nową postacią w grze jest Oracle. Za chwileczkę będziemy widzieć oczywiście wszystkie te elementy, przynajmniej te, które ja pomyślałem, że będą dosyć ważne. Tutaj mamy Manifold Paradox, to jest w ogóle nowa arkana do Phantom Assassin. Dla zainteresowanych możecie znaleźć to wszystko na Wiki Doty 2, jak to wszystko wygląda. Ładna, ale droga na razie. Ponad no, 20. Tak. Ponad, oj, rozków. Ponad 20. 20. Wygląda to fantastycznie, naprawdę no, bardzo dużo zmienionych skilli, bardzo dużo zmienionego tego wyglądu i tak dalej, więc wygląda to po prostu fantastycznie. Ja myślę, że każdy powinien chociażby zobaczyć, jak to wygląda. Troszeczkę info oczywiście o skrzynkach, jak to tam, jakie nowe rzeczy zostały do nich wrzucone, więc tutaj nie za bardzo będziemy się rozwodzić. Nowe w tym update'cie to są dodatki do osób posiadających kompendium, czyli nowy wygląd creepów, wyglądają troszeczkę bardziej tak, wiesz, no, jak wieżyczki, można by tak powiedzieć, prawda, z tymi maskami, co mi się bardzo podoba, zawsze takie delikatne zmiany pozytywnie myślę, że wpływają na zainteresowanie, bo zawsze, wiesz, myślisz sobie, o, może moje creepy będą wyglądały troszeczkę inaczej i tak dalej, co jest według mnie bardzo fajne. Z tego, co wywnioskowałem tutaj, te gemy to jest akurat tam o kichę rozbić, ale z tego, co wywnioskowałem, będzie można stawiać sobie jakieś patenty w bazie, które będą wyglądać tak jak twoja postać. Czyli jakby zamiast jakby niektórych budynków będziesz miał różnego rodzaju jakieś monumenty, które będą odzwierciedlać postacie, które akurat grają. No jest to taka pierdołka. Do przetestowania. Tak, jest to pierdołka, ale myślę, że całkiem fajna. Wiesz, mnie cieszy to, że jest kolejny update. Zresztą ostatnio, jeśli chodzi o e-sport, to tych update'ów jest bardzo dużo. Legacy of the Void, właśnie Oracle, League of Legends, to jest patch 4.20, który, jeśli dobrze pamiętam, albo wchodzi dzisiaj, albo już wszedł, więc na pewno bardzo dużo tego wszystkiego jest. Counter-Strike, nowa operacja. No słuchajcie, no what a time to be alive, prawda? Na pewno jest to bardzo dużo rzeczy, które ostatnio się pojawiło, więc pamiętajcie, jeśli interesujecie się e-sportem, żeby
zrobić sobie jakieś patch note'y albo coś podobnego, pospisywać sobie i sprawdzić, co się pojawiło. Zresztą dla tych, którzy śledzą program od początku, no to troszeczkę już tego wszystkiego jest, prawda? Tak, tak. Mam nadzieję, że liczycie logotypy, które pojawiają się, a przynajmniej pojawiały się i mam nadzieję, że jeszcze, no mam nadzieję, zobaczymy, może się nic nie pojawić i dokładnie. Trzeba było być na początku i tyle, no. Dokładnie. Kto bogatemu zabroni? My dokładnie. Decydujemy, kiedy są. W każdym Bogaczowi, razie... przepraszam bardzo. Tak, Bogaczowi, tak. Przypominam, konkurs związany z tą myszką do wygrania po tym odcinku. Liczyliśmy, czy wyliczyliście logotypy z trzech odcinków, z dwóch poprzednich i z tego łączna suma do wysłania na adres, który widzicie teraz na ekranach. No i pierwsza osoba wygrywa. Można strzelać, jeśli kogoś wcześniej nie było, no ale... Tak jest. Możesz nie trafić i co wtedy? No, na pewno nie masz nic do stracenia. No właśnie. Nie będziemy ganiać za e-maile z nietrafionymi. Liczy się jeden mail, więc nie ma tak, że każdy sobie wyśle 10 maili z różnymi cyferkami dokładnie, i któryś dokładnie. Będzie dobry. Spokojnie właśnie, tylko spokój może nas uratować. I jak mówił Kubuś Puchatek, tak? Czy kłapouchy? Ale to ktoś mówił? Nie, oczywiście. Bo to moja babcia mówiła, wiesz, ja nie mam tak. zielonego pojęcia, że to było jakieś z jakiegoś filmu, czy z czegokolwiek, tak, więc tylko spokój może nas uratować, moi drodzy, ale właśnie, spokój to nie jest na pewno to, co ostatnio toczy scenę StarCrafta 2, ze względu na to, że Legacy of the Void zostało zaprezentowane na BlizzConie, o tym mówiliśmy dosyć ostro w poprzednim odcinku, jeśli jesteś fanem StarCrafta, możesz przeskoczyć na YouTubie, oczywiście naszej sltv.pl znajduje się archiwum. Ja miałem chwileczkę, żeby przydybać jednego z progamerów, który za chwileczkę nam opowie o tym, co sądzi o Legacy of the Void, o nowych jednostkach. Ja myślę, że to jest właśnie rzecz, która powinna mieć miejsce, czyli progamerzy, którzy będą się wypowiadać o tym, co sądzą o nowych jednostkach, także żeby Blizzard to słuchał, prawda? Ponieważ ja myślę, że to są osoby, które no najlepiej się znają po prostu. One najlepiej wiedzą, co będzie tutaj dobre, co będzie złe, co będzie imbą, a co nie. No dokładnie. Wiesz, progracze testują i od razu będą też widzieć pewne rzeczy, które się nie nadają, które się nadają, więc ja myślę, że doskonałym pomysłem jest zapytanie właśnie Nercze, który jest najlepszym polskim graczem, Zergiem, co sądzi o tym, co już wiemy o Legacy of the Void. Dokładnie. Moi drodzy, my za chwileczkę wracamy. Zobaczcie, co Artur miał do powiedzenia na temat nowych jednostek w Legacy of the Void. Okej, zacznijmy od Portosa. Immortal jest ulepszony, mamy ruchomą minę, mamy pozmienione opcje w late game'ie, jest Tempest, który troszkę inaczej działa, jest Carrier, który no, mam wrażenie, że starają się go wepchnąć z powrotem do gry. Co o tym sądzisz? Carrier będzie bardzo silną jednostką, Tempest z kolei wydaje mi się, że nie będzie zbyt często używany w takiej formie jak teraz jest. Immortal może być trochę za silny, nawet sam Davidkin mówił, że na przykład Immortal może być po prostu za silny starczą Immortala. Disruptor jest dziwną jednostką. Nie wiem, co Blizzard planował właśnie tutaj wcisnąć, bo mają już dużo jednostek AOE, jak na przykład Templar albo Colossus i dodają kolejną jednostkę, która da się robić w robo, więc to nie ma tak do końca dla mnie sensu. Ale najlepsza zmiana dla Protossa to zdecydowanie Warpin według mnie. Znaczy znerfienie Warpina z racji tego, że po prostu nie będzie dało się atakować i warpować jednostek przed twarzą swoich przeciwników jakby bez konsekwencji. Mm-hmm. Teren dostaje chyba troszeczkę imby. Mamy Siege Mode w Medivacach latający, Cyclone, który porusza się i strzela jednocześnie, teleporty na Battlecruiserach. Trochę za dużo chyba, czy jednak nie? Zdecydowanie najsilniejsze jednostki. To znaczy, jeśli chodzi na pewno o Cyclone, na Protosa jest za silny. Widzieliśmy to w showmatchu na BlizzConie. Na pewno nie wejdzie w takiej formie, jak jest teraz, bo na Protosa właśnie zdecydowanie kontruje prawie wszystkie jego jednostki we wczesnej fazie gry. Herc, nie jestem pewien, no jednostka może do early, mid game, no nie jestem do końca przekonany co do Herca. Battlecruiser to raczej śmieszny dodatek, jak jakieś fajerwerki dodają, bo nie będzie to za często używane, zresztą jak często tak naprawdę widzimy Battlecruisery w grze. Najsilniejsza zmiana to na pewno Siege Tank, który może poruszać się jakby z medivakiem, kiedy jest rozłożony. Wydaje mi się, że to może być trochę za mocne z racji tego, że medivak po prostu kiedy go zboostujemy, jest bardzo szybką jednostką, mało ją jednostek innych dogania i trudno byłoby nawet przeciwdziałać właśnie takim dropom Siege Tanków w rękach dobrych graczy. Mm-hmm. Jeśli chodzi o Zerga, to jesteś Zergiem oczywiście, mówisz, że Ravager jest dla ciebie mega interesującą jednostką, ale za to nie podoba ci się Lurker, możesz troszeczkę to rozwinąć? Właśnie Lurker nie podoba mi się trochę z racji tego, że wygląda na to, że Blizzard nie miał pomysłu, jakby jakie jednostki dodać do kolejnego dodatku do StarCrafta.
Wszyscy jakby chcą, żeby Lorca wrócił. Ja teoretycznie też chciałem, ale no właśnie nie jestem do końca przekonany, czy ta jednostka sprawdzi się w StarCraftie 2. Wydaje mi się, że może być trochę dużo, zbyt dużo jednostek, które będą kontrolować Lurkera i po prostu nie sprawdzi się ona w takiej roli, jak było to w StarCraftie Brood Warze. Ravager, bardzo interesująca jednostka, ale może być trochę za silna właśnie, tak jak grało się 200-200 Roachling, taki Stefano style, można powiedzieć, to razem z Ravagerem może być to trochę zbyt silne. Koraptor też trochę takie, no, dodanie umiejętności bez pomysłu, nie jestem pewien, jak to do końca wyjdzie. Inwestor z kolei bardzo mi się podoba, umiejętność, która jakby wzmacnia jednostki walczące, wymaga jakby kolejne dodanie mikro. Nidusworm jest trochę śmieszny, nie może być wprowadzone coś takiego do gry, co jest niezniszczalne, nawet jeśli przeciwnik to zauważy, przynajmniej tak mi się to wydaje. Ostatnia generalna zmiana to 12 jednostek zbierających na start dla każdej rasy, mniej minerałów na bazę. Mówi się, że ta zmiana ma na celu przyspieszenie troszeczkę rozgrywki, tych w cudzysłowie nudnych momentów na samym początku, oraz zwiększenie mikro, harasu i tym podobnych rzeczy w late game'ie. Zgadzasz się z tym? Też na pewno podoba mi się, że to przyspieszy grę, początek właśnie, jakby już zaczynamy od pewnego momentu w grze, więc będzie można nawet więcej trenować, bo nie tracimy tych pierwszych 2-3 minut w grze. Gra się na pewno rozciągnie na większą ilość baz, Protoss albo Terran nie będą mogli sobie olinować z dwóch baz przez 23 minuty, a to się czasami zdarzało właśnie w StarCraftie 2 do tej pory, więc wydaje mi się, że to są tylko zmiany na lepsze i wszyscy profesjonalni gracze w StarCrafta powinni być zadowoleni, szczególnie właśnie ze zmniejszenia minerałów na bazę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo fajne informacje ze strony Artura. Dzięki ci wielkie, że poświęciłeś nam te kilka minut chociaż. I tak jak mówiłem, progamerzy na pewno znają się na tej grze. Tutaj troszeczkę tych takich informacji na temat, jak Artur się czuje ogólnie, czyli Siege Tankimba, prawda, i tym podobne rzeczy. I wiesz, to od razu nawet patrzysz na to z troszeczkę innej perspektywy. Tak myślisz sobie, rzeczywiście, to może być niezbyt ciekawe. To są ludzie, którzy też wyłapują różnego rodzaju niuanse, które rządzą tą grą i na pewno są w stanie o wiele lepiej wypowiedzieć się na ten temat. Tak, wykorzystując swoje doświadczenie, oni patrzą przez pryzmat danej rozgrywki, danej gry i wiedzą, w jakich momentach coś będzie niezbalansowane, czy za mocne, czy OP, jakkolwiek to nazywając, i od razu zwrócił uwagę na Siege Tanki. Też nam się tak wydawało, jeśli dobrze pamiętam, jak rozmawialiśmy, że to jest troszkę za mocne, bo rzeczywiście zbyt mobilne. Mega, z Medivakiem. Mega, prawda? Mobilne Medivaki w momencie, gdy dźwigają już rozłożone czołgi. Można nimi tak fajnie mikrować, mając jeszcze jakieś umiejętności, że to będzie chyba troszkę za dużo. Ja myślę, że Flash na pewno bardzo będzie zadowolony. Wszyscy znamy jego legendarny mikro z Brood War'a, więc tutaj fajnie byłoby coś takiego zobaczyć. Myślę, że Blizzard idzie w dobrym kierunku, próbując to wszystko umikrować, prawda, czyli spowodować, że zawodnicy będą więcej spędzać czasu na armii, troszeczkę ją tam, troszeczkę ją niańczyć i pokazywać, co potrafią zrobić. Cyclone, może już się nie rozwijajmy na ten temat. Sam Artur powiedział nam naprawdę bardzo dużo. Ja będę starał się z mojej strony tylko łapać jeszcze zawodników, żeby nam się powypowiadali. Do premiery jeszcze troszeczkę, więc na pewno dużo się zmieni i na pewno ci zawodnicy będą mieli też dużo do powiedzenia. Dokładnie. My was zapraszamy na nasze media społecznościowe, przede wszystkim na Facebooka, YouTube'a, bo tam wszystkie materiały, streamy są reklamowane i tam są umieszczane linki, więc na pewno warto nas zasubskrybować i odwiedzać, tak, bo tam wszystko, co związane z ESL Polska, jest właśnie umieszczane. Dokładnie tak, a my będziemy się już dzisiaj żegnać. Wielkie dzięki za to, że byliście dzisiaj z nami na 22. odcinku ESL Draft. Przypominamy, właśnie w tym momencie kończy się nasz konkurs, więc... mogliście wygrać. Jedna osoba wygląda na to, że w tym momencie, w cudzysłowie oczywiście, w tym momencie wygrywa naszą myszkę SteelSeries Sensei Wireless. Ja jej używam, jest naprawdę fantastyczna, więc ta osoba, która wygra, gratulacje, ogromne gratulacje. Niedługo będziemy oczywiście anonsować, kto wygrał, oraz wysyłać nagrody. Zawsze chciałem to powiedzieć, gratulujemy, nagrody prześlemy, prawda? Pocztą. Tak jest. Więc moi drodzy, wielkie dzięki w imieniu swoim i Łukasza. Dziękuję wam bardzo gorąco, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia już na następnym odcinku. Pamiętajcie, co czwartek o godzinie 17:00 omawiamy najświeższe wieści e-sportowe i nie tylko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia następnym razem.